Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. A dzisiaj ostatnie manewry związane z orką. I tutaj taka na wstępie anegdotka. Jaka jest ulubiona ryba rolnika? Orka! Ha, 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 dobra. Taki suchar na rozpoczęcie odcinka, a więc zaczynamy orać to długie pole. Długie pole, w sumie największe pole, jakie ja mam w moim arealu, i ono jest do 3 hektary ma, niecałe, w jednym kawałku. Wczoraj zacząłem je orać tak, żeby po prostu, wiecie, zacząć. No i mam nadzieję, że dzisiaj je skończę, bo chciałbym jutro zasiać tutaj pszenicę. Jeszcze muszę je pobronować, doprawić i zasiać pszenicę. Nie jest to jakoś wybitnie zaorane, z tego względu, że to jest dopiero druga orka po ugorze, także gdzieś jakieś resztki z zeszłego roku po prostu pojawiają się, czy korzenie, czy coś. Ale jak na ten moment jestem zadowolony, że tak zmieniła się ta struktura gleby tutaj. No widzicie, są jeszcze korzenie, wiadomo, może za rok tutaj pójdzie Roundup, żeby to po prostu pole jeszcze w miarę elegancko doprawić, doszykować. Ale w tym roku jeszcze zasieję pszenicę po pszenicy, z tego względu, że tam widzicie jest no dość sporo zielonego, a to dlatego, że po prostu tamtą górną część tego pola, praktycznie połowa plonu poszła na straty związane z dzikami. No i co? No tutaj z miejscami to jest taka ziemia mozaikowa, trochę gliny, trochę piachu, znowu taki gdzieś jakiś taki ala torf, bo tam dołem idzie taka smuga, że tam jest po prostu mokro. Ale oramy przez całe pole, no jak wzejdzie to wzejdzie, jak nie wzejdzie to nie wzejdzie. I tak to się prezentuje. Zostało w sumie praktycznie to ostatnie pole do orki pod zasiew. Wiadomo, jeszcze mamy pola, dwa pola mam pod ziemniaki, ale to jeszcze w późniejszym terminie je będziemy orać, jeszcze będziemy wywozić na nie obornik. Co jeszcze tutaj wam mogę powiedzieć? Został ten kawałek do zasiania i jeszcze taki 1,5 hektarowy, czyli około 3,5 hektara jest do zasiania jeszcze pszenicy na ten sezon. I można powiedzieć, że siewy pszenicy będą już zakończone. Pszenżyto już jest skończone, jęczmień ładnie już schodził, zresztą może w sumie później wam pokażę, jak on ładnie powschodził. A ja się zabieram za robotę, nie ma co czekać, sama robota się nie zrobi i działam. Później do was wrócę, jak już zacznę orać. 60 zatankowana, zwarta i gotowa, także truja i gazu od ciula. No, tu jest jakiś kamyczek. No, ubywa tego pola, tak wszystkim pługiem zawsze to jest inaczej jak pluskiwówką. Jeszcze wam dam zbliżenie na orkę. Miejscami jest taka fajna, ciemna ziemia, miejscami wiadomo piasek, to taka mozaika, że tak powiem. No. Ale ognia, działamy, nie ma co. Już mało co zostało. Jutro bronowanie, no i może jak się wyrobię, to zasieję ten kawałek. Fajna, ciemna ziemia, zobaczcie.
koniec tego odcinka. Mówię, dogram wam końcówkę. Wracam z pola, z siania pszenicy. Zostało mi tak naprawdę ostatnie pole. Tak naprawdę mi zostało ostatnie pole, na którym się znajdujemy. I po prostu jadę już do domu. Wrzuciłem terenowe biegi i zbieramy sobie kamienie. Głównie kamienie tutaj przy granicy, jest dość sporo tych kamieni. Tutaj jak tu, ale tam dalej, tam dawniej była droga. A że ją zaorałem, no to te kamienie pojawiły się i tam jest dość sporo. Z tamtej strony praktycznie całą łyżkę znalazłem tych kamieni. No i z tej strony teraz trzeba pozbierać. Majera, kręćcie w prawo, w prawo, w prawo. No i sobie jedziemy, nie? Pomalutku. I zbieramy jakiś, że tak powiem, zbieramy bochenki, o. Czy tutaj coś się znajdzie? No jakieś są, jest jakaś drobnica jest. Jak ma się swój kombajn, no to lepiej pozbierać. Tutaj krzak, korzeń. Też go weźmiemy. Wrzucimy. Ten fajera to trochę gdzieś chyba po pijaku jeździ. Jedzę prosto. Jest ciemno, godzina chyba jest 19, znaczy przepraszam, 19, po 18 jakoś, po 18 i wracamy do domu. Jutro będziemy atakować to pole i tak naprawdę z siewy 2023 będą zakończone. No dobra, no cóż, ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek przypadnie wam do gustu. Dozbieram jeszcze całą łychę i jadę do domu, także trzymajcie się. Do następnego odcinka i cześć.